Ja sobie sięgnąłem ostatnio do statystyk i się tutaj okazało, że ten serial, tak jak ogromnym zainteresowaniem, ogromnym hitem okazał się w Polsce, tak samo po tej stronie rosyjskiej, no bo była to produkcja polsko-rosyjska. Powiedz mi, czy nie było takiej pokusy, no bo wydaje mi się, że Rosja to jest chyba jednak, nie chcę powiedzieć czegoś niezgodnego z prawdą, ale na moje oko jest to mimo wszystko filmowo rynek dużo bardziej finansowo opłacalny. Czy nie było takiej pokusy, żeby zostać tam i tam, żeby wyjechać tam i tam, kontynuować karierę? Bo na przykład Paweł DeLong aktualnie bardzo często gra w rosyjskich filmach i bardzo sobie tamtejszą kinematografię chwali. Czy ty nie miałaś takiej pokusy? No więc wiesz, mężczyzna ma inaczej. Ja kręcąc już serial, miałam rodzinę. Miałam małego synka Mikołaja, później urodził mi się po Annie German drugi synek Jeremi i ja chciałam, żeby oni się wychowywali w Polsce. Nie chciałam też na odległość żyć, nie chciałam, żeby moje dzieci były tu, a ja gdzieś tam, bo to był dla mnie bardzo traumatyczny, tak osobiście, okres. Z jednej strony bardzo dużo poznałam, było piękne doświadczenie, też przy serialu Talianka drugim, który kręciłam w Petersburgu, ale prywatnie to był okropny czas, rodzinnie było nam bardzo trudno, zdecydowanie lepiej jednak, jak jesteśmy wszyscy razem, więc zdecydowanie to zdecydowało o tym, że znaczy rodzina nie chciała się przeprowadzić do Rosji, no bo też mąż tutaj ma pracę. Wiesz, to są takie rzeczy bardzo trudne. Później już jak tak, teraz na przykład rozmawiamy z koleżanką, a może byś się przeprowadziła gdzieś tam. Ja mówię, nie, słuchaj, tutaj mam już, nie wiem, szkołę dzieci, coś tam, jesteśmy przyzwyczajeni. Więc takie dziwne rzeczy później decydują o tym, gdzie tak naprawdę jesteś. Często przypadek. W tym serialu zagrałam naprawdę przez przypadek. Cieszę się, że serial cieszy się aż taką popularnością tylko dlatego, że ma przekaz bardzo piękny i wartościowy i że było dane mi w nim wystąpić i poznać wiele ciekawych osób, z którymi gdzieś tam do dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, o których myślę. Nie było tam przypadkowych osób w tej produkcji w ogóle. Wszystkie te osoby są bardzo ciekawe. I tutaj mówię i o aktorach rosyjskich, i o polskich. Nie są to osoby, może aż nie wszystkie są takie medialne, ale naprawdę nie wiem, jak to się stało, że po prostu ten projekt przyciągnął nietuzinkowe osoby. Także tyle. Czy będę mogła teraz, na przykład byłam na Ukrainie we wrześniu chyba, czy w październiku i się spotkałam z producentką Anny German, która akurat teraz pracuje w innej firmie i mówi, słuchaj, my mamy tyle projektów wspaniałych, może byś przyjechała, jak już urodzisz, może latem. No ale widzisz, no tak to jest, tak jak powiedziałeś, no chcesz ośmieszyć, wiesz, Pana Boga, powiedz mu o swoich planach. Także